11 marca w poniedziałek przypada 50. rocznica śmierci osoby wyjątkowej, pani Stanisławy Leszczyńskiej. Kim była Stanisława Leszczyńska i dlaczego powinniśmy pamiętać o położnej z Auschwitz? O tym właśnie dzisiaj, a więc zapraszam. A w studio witam osobę bardzo bliską Stanisławie Leszczyńskiej. Witam Marię Stachurską. Marciu, wyobrażasz sobie tą scenę? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Wyobrażasz sobie scenę, jest beczka i masz nakaz utopienia noworodka w beczce i ona przeciwstawia się SS-manowi. To wszystko dzieje się w realiach obozu koncentracyjnego w Birkenau. No i to jest to, że tak daleko wypierałam tego typu sytuacje, że sobie kiedyś obiecałam, że ja nigdy w życiu nie przekroczę obozu, bram obozu nawet jako do zobaczenia, nawet w trakcie jeszcze w szkole na lekcjach historii, bo nie byłam w stanie tego unieść. No, przy filmie musiałam się z tym zmierzyć. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, niewyobrażalne. Kim dla ciebie była Stanisława? Moją ciocią była. Czyli ta pamięć o okrucieństwie obozu jakoś była u ciebie w rodzinie? Czy ona takim małym dziewczynkom opowiadała o tych strasznych rzeczach? Nie. Ona nigdy o tym nie mówiła. Chroniła was przed tym? Myślę, że ich chroniła. Może nie była w stanie o tym mówić, bo po takiej traumie ja sobie nie wyobrażam, bo sama wiem, jeśli coś mam bardzo ciężkiego, ja nie jestem w stanie o tym mówić. I myślę, że to tak samo było, że było to na tyle ciężkie, że ona po prostu zamilkła, bo nawet jak to wypowiedzieć, a już pomijam to, że nie chciała również jakby siać dalej nienawiści, wzbudzania agresji, no bo przecież tego typu zachowania, gdyby opowiadała nam o tym, no to by to była automatyczna jakaś... No budzą w ludziach reakcję. Tak. I byłaby niedobra emocja, więc ona nie mówiła, w rodzinie się o tym nie mówiło. Tak naprawdę o tym, co ona przeszła, rodzina dowiedziała się na jej pogrzebie. Coś niesamowitego. A w jaki sposób? Ksiądz biskup Bejzek, który prowadził pogrzeb, o tym powiedział. I czyli odkrywasz swoją ciocię dopiero po latach i no, jesteś autorką książki. Mam w ręku książkę pod tytułem Położna o mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej. Nie mylić się z książką Położna z Auschwitz, napisaną przez inną autorkę, ale zostawmy ten powieść, temat. To jest powieść, to jest biografia. Powieść, powieść fabularyzowana z wątkami, które nigdy nie miały miejsca, być może trochę w innym świetle ją przedstawiają. Tu jest biografia bardzo rzetelnie zrobiona na dokumentach, bazująca na całej masie archiwaliów, które udało ci się wydobyć. Starałam się zrobić, zebrać wszystko, co było tylko na temat mojej cioci i z pamięci rodzinny, z dokumentów, z rękopisów różnych pozostawianych, z listów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zrobiłam to rzetelnie, wszystko było sprawdzane faktograficznie, historycznie, więc myślę, że jest to taka praca, która może posłużyć do poznania rzeczywiście tej osoby. I o tym, że nie poprzestałaś na książce, zaraz opowiemy, ale wróćmy jeszcze do samej osoby Stanisławy Leszczyńskiej. Mamy kobietę, która kończy szkołę pielęgniarską. Wszystko dzieje się Łódź Bałuty, prawda? I wybucha wojna. Najbliżsi Stanisławy Leszczyńskiej włączają się w ruch niepodległościowy, w konspirację. Tak, wojna ich zastaje w ich letniej posiadłości w Rosanowie. To jest pod Łodzią. W tej chwili to jest taka dzielnica, w której no już łodzianie mieszkają, ale wtedy to była taka osada rekreacyjna taka, chociaż tramwajem się tam dojeżdżało, bo w Łodzi wszędzie tramwajem się dojeżdżało, nawet w pewnym momencie po trzech województwach. Natomiast i tam zastaje w momencie, kiedy ona szykuje stoły, bo 1 września jest Bronisława, mąż i syn Bronisław. Zawsze były to huczne imieniny, wszystkie w ogóle uroczystości takie rodzinne ona bardzo pielęgnowała. W związku z tym były to hucznie urządzane z wypiekami, z gotowaniem, z tańcami. No i tutaj właśnie przyjeżdża mąż i przychodzi bardzo przybity, wchodzi i mówi, wojna wybuchła. I w tym momencie już tego przyjęcia nie było.
Obok, niedaleko Łodzi jest Wieluń zbombardowany. No tak, no i oni wracają wtedy do Łodzi, mąż z jednym z synów jedzie do Warszawy, bo tu wybuchają pożary, więc jedzie gasić te pożary, na całe szczęście wraca. No i co się okazuje, ponieważ Leszczyńska przyjmowała porody u Niemek, Żydówek, Polek, Niemki występują w Łodzi o to, żeby ona w dalszym ciągu przyjmowała niemieckie porody. Diaspora niemiecka jest dosyć liczna, dosyć silnie zorganizowana w Łodzi, wiemy, przemysł włókienniczy. No, nie tylko niemiecka, no to byli Żydzi, tak? Ale obok tego tak, funkcjonuje też tak, społeczność żydowska, ogromna. Umówmy się, Łódź była tym miastem, które z kwiatami witało wjeżdżające wojska niemieckie. A później pewnie witało z kwiatami wyjeżdżające wojska sowieckie. No też, ale no, ta Łódź jest taką jakby no, dziwną taką efemerydą, gdzie zderzają się różne kultury, różne narodowości, różne wiary, tak? No i w tym całym społeczeństwie żyła Leszczyńska. I w momencie, kiedy właśnie no, wybuchła wojna, mąż wrócił, był drukarzem w drukarni Kotkowskiego w Łodzi. Został również w dalszym ciągu, tam pracował. Natomiast najstarszy syn Bronisław od razu zaciągnął się do konspiracji. Czyli nie należą do tych, którzy witają z kwiatami, wręcz przeciwnie, no szykują zupełnie coś innego. Są Polakami, to Niemcy witali, prawda? Szykują coś innego niemieckim sąsiadom, znaczy niemieckim wojskom okupacyjnym. Włączają się do działalności konspiracyjnej i w szczególnej organizacji pracują. Tak, wstępują do Związku Jaszczurczego. Czyli bardzo silnie narodowy, tak. Organizacja z mocną ideą narodową, tak. I wujek Bronek, czyli najstarszy syn, zostaje w oddziałach Nowosada i zostaje dowódcą Łodzi Północnej. Korzysta, wciąga ojca swojego w tą działalność i ojciec zaczyna drukować dokumenty, kankarty dla Polaków, dla AK, ale również dla Żydów do getta. Czyli wyciągają z getta na podstawie sfałszowanych dokumentów. Leszczyńska, ponieważ przyjmuje i porody, ma możliwość, ma przepustkę, że jeździ, dla niej nie ma godziny policyjnej, no bo jest wzywana do Niemców. Ma tą możliwość, żeby co nieco wiedzieć więcej, tak? Więc przypuszczam, że jej wiedza gdzieś też służyła synowi, mężowi. Polskim strukturom państwa podziemnego. Tak. Potem dołącza kolejny syn, zatrudniają się w tramwajach łódzkich i jeżdżą jako konduktorzy. Dlaczego? Bo tramwaj przejeżdżał niedaleko getta i oni mogli przerzucać, mieli taką specjalną tą, że przerzucali wtedy w umówiony sposób, w umówionym miejscu przerzucali te dokumenty do getta. Niestety następuje dekonspiracja, następuje kocioł. Tak, jeden z członków tej konspiracji, chyba Jurek mu było na imię, wpadli na jego trop. Nie wiem jak to było, w każdym razie gestapo przyszło do niego i przyłożyli pistolet do głowy mamy i powiedzieli, albo powiesz, kto to drukuje, gdzie to jest, albo mama będzie zabita. No i on wtedy pękł i zdradził adres do Leszczyńskich na wspólną. I tu jest cały łańcuch aresztowań? I tutaj przyjeżdża gestapo. Polują generalnie na najstarszego syna. Zrobili taką zasadzkę w domu. Niestety gosposia nie uprzedziła wujka Bronka i on wszedł. Ale wtedy siostra, czyli Sylwia, córka Leszczyńskiej, rzuciła się na jednego z tych gestapowców. Wujkowi udało się uciec. Natomiast oni zostali aresztowani. Na to nadszedł mąż i właściwie obserwowali, bo junior Bronek no bardzo to ciężko przeżył, ale ojciec go powstrzymał, więc nic nie możemy zrobić. Możemy tylko czekać i pomyśleć, co, jak ich wydobyć. I jakby obserwowali gdzieś tam w ukryciu to ich aresztowanie. Aresztowanie pozostałych członków? Pozostałych, czyli dwóch synów, córki i matki. No tak, jakakolwiek interakcja z ich strony by się skończyła.
i przeważające siły. Oni byli bezbronni. No to jest oni też... byli bezbronni i oni no jakby no w jakiś sposób po prostu patrzyli, no przypuszczam, że perspektywicznie jakby zostaniemy, to może się uda ich wyciągnąć. Tak? Natomiast no zostali aresztowani, przez 2 miesiące byli trzymani w gestapo w Łodzi, a później przewiezieni chłopcy do Mauthausen-Gusen, a Leszczyńska Stanisława z córką Sylwią do Birkenau. To jeszcze krótko, jakie były losy tych przewiezionych do Mauthausen? No oni tam pracowali. Przeżyli obóz, czy nie? Tak, pracowali w kamieniołomach. No jak to Leszczyńska zawsze mówiła, nigdy nie straciłam niczyjego dziecka, w związku z tym Pan Bóg mi zwrócił moje dzieci po wojnie. Boże. I wrócili. Rzeczywiście tam bardzo ciężko pracowali. Najmłodszy syn no, zawsze komponował, bo był potem kompozytorem, skończył konserwatorium w Łodzi. No to ten drugi mówił, że no Heniuś przeżył dzięki temu, że na piasku pisał sobie te swoje nutki. Niesamowite. Że miał jakąś silną motywację, która go trzymała. Tak, natomiast Stacho no, wrócił, no, też potem skończył medycynę, był zresztą pionierem radiologii w Polsce i założył Instytut Radiologii na Wolskiej w szpitalu. No i był też honorowym prezydentem Mauthausen-Gusen. I żeby było niesamowite, tak, to jest to, że to Mauthausen go dopadło, bo Austriacy robili o nim film, zaprosili go na obchody, no zawsze jeździł, ale tutaj pod film zaprosili go oczywiście do Mauthausen i poprosili, żeby się przebrał dla potrzeb filmu. Była zima, no i już z tego nie wyszedł. Przeziębił się, tak? Przeziębił się, dostał, helikopterem został przywieziony do Polski, no miał 95 lat. Boże. Także, że ja to tak mówię, że Mauthausen taki... w sumie go dopadło i tak. Tak, ale wróćmy do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo dotknęłaś najistotniejszej rzeczy, że ponieważ Leszczyńska nie doprowadziła do śmierci, uratowała tamte noworodki, to w ten sposób jakby los, a my chrześcijanie wierzymy, że Bóg Stwórca wynagrodził jej. Tak, zresztą... Wróćmy do tego momentu. Bo nieraz ja tak myślę o tym, na czym polegał ten jej fenomen. Niektórzy mnie o to pytają. Ja myślę, że na tym, że w momencie, kiedy podjęła decyzję razem z mężem, że podejmie się pracy położnej i zdecydowała się na naukę w Warszawie, nie jest prawdą, że mieszkała w Warszawie, bo niektórzy tak mówią. Nieprawdą jest. Studia, znaczy nauka w szkole położnych w tamtym czasie trwała rok. Leszczyńska ją kończyła przez 2 lata. Dlaczego? Bo miała 2 małe dzieci i była w kolejnej ciąży. W związku z tym dojeżdżała, dostała możliwość... To się mówi work and life balance. Tak. I ona po prostu no, funkcjonowała między Łodzią i Warszawą, dlatego dłużej też ta nauka u niej trwała. Ale w momencie, kiedy skończyła i otrzymała dyplom, biegnąc do pociągu do Łodzi, pobiegła do kościoła wizytek na krakowskim przedmieściu i tam, dziękując za dyplom, złożyła obietnicę Matce Najświętszej. Jak że ona brzmiała? Jeżeli kiedykolwiek stracę jakieś dziecko, zaprzestanę wykonywania tego zawodu. I to jest dla mnie takie bardzo wiążące, ten jej fenomen, bo nigdy nie straciła żadnego dziecka, nawet w tym koszmarze w Birkenau. I nigdy nie dokonam żadnej aborcji. No to było jednoznaczne. No tak, no to w ogóle wtedy, to ja nawet nie wiem, czy takie pojęcie wchodziło. Jak to? No przecież Warszawa była miejscem, gdzie dokonywało się aborcji. No nie, to tutaj, no rzeczywiście, ale mi chodzi o to, że w jej jakby myśleniu, bo jak jej syn skończył medycynę, to ona mu powiedziała: Bronek, jeżeli kiedykolwiek dokonasz jakiegokolwiek przerwania ciąży, będziesz musiał przestać nazywać się moim synem. A to był jej syn pierworodny, jej oczko w głowie. Czyli ta postawa zawierzenia, czyli pewne tego zobowiązania wobec Pana Boga, wobec Matki Najświętszej, znajduje swoją próbę w warunkach obozu w Birkenau. No, co tam się dzieje? Przypomnijmy te sceny, przypomnijmy to, co opisujesz w książce, to, co pokazałeś w filmie dokumentalnym. Znaczy nie pokazałaś, o czym twój film dokumentalny opowiada, bo jesteś autorką również przepięknego dokumentu o położnej. No tak, najpierw był film, później była książka. No, ale brudne pytanie jeszcze raz. Ta scena, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, jak wyglądały nakazy i regulacje
tych SS-manów w obozie Birkenau, że każde nowonarodzone dziecko żydowskie musiało być zamordowane w momencie porodu. Tak, to jest też takie nieprawdopodobne, bo w momencie, kiedy Leszczyńska trafiła do obozu w 1943 roku, dokładnie w tym samym momencie do obozu przyjechał Mengele. I w tym samym momencie władze niemieckie zmieniły jakby regulamin zabijania noworodków. Czyli dzieci o cechach aryjskich mogły zostać przy życiu, bo były potrzebne do eksperymentów albo do wynarodowienia. Natomiast dzieci romskie, o czym się nie mówi, i dzieci żydowskie były w dalszym ciągu skazane na to, że nie wolno było wiązać pępowiny, no i potem były rzucane, znaczy miały być, bo tam, gdzie była Leszczyńska, to się nie zdarzało, ale szwester Klara, która przed nią była położną, wyrzucała i topiła te dzieci w beczkach, a potem były wyrzucane na pożarcie szczurom. Szczurom, których no... Które były tam olbrzymie, jak olbrzymie koty, nie. Jak ona opowiadała. Także, że to jest też takie przedziwne, że zresztą Mengele ją przeżył 2 lata, że on ją gdzieś obserwował, bo ona jednak może nie tyle, ja nie wiem do końca, czy to nie przypuszczam, żeby to było tak, że ona podeszła i powiedziała nie, nigdy nie wykonam tego rozkazu. Nie przypuszczam. Była drobną, małą kobietką. Myślę, że jeżeli powiedziała, to mogła powiedzieć, za bardzo szanuję pana przysięgę Hipokratesa, którą pan składał i nie mogę tego zrobić. Albo to, co jedna z osób, do której to powiedziała, nie będę nigdy Herodem dla maleńkich niewiniątek. Ale te świadectwa są różne, niemniej ta postawa przeciwstawienia się regulacjom. Tak, i nigdy nie wykonała tego. I myślę, że Mengele ją musiał podglądać, bo przecież kiedyś się nawet do niej zwrócił Muti. Ale co jest istotne i nad czym polegał ten fenomen, już oprócz tego, że to jest to bohaterstwo, że powiedziała, że nie zrobi tego i wiązała sumiennie, mimo że to życie było stracone i matką i dzieckiem zajmowała się do ostatniego momentu, jak tylko się dało. Czasami dzieci podmieniały się, umarły z głodu u jakiejś Rosjanki czy innej narodowości, to podkładała dziecko żydowskie, żeby po prostu uratować. Natomiast no wiadomo, że dzieci tam ginęły z głodu przede wszystkim i z zimna, bo te baraki były no, straszne, po prostu straszne były. To sobie nikt dzisiaj nie jest w stanie tego wyobrazić, że w takich warunkach w ogóle można żyć, a co dopiero rodzić, tak? Ale ona musiała nie podgrzać wodę. Gdzieś... No też tak. No to tam no, miała daleko po tą wodę, miała jeden piec, na którym te kobiety rodziły. Rodziły publicznie przy wszystkich innych, gdzie na pryczach było po 4 na jednej pryczy. Pryczy były piętrowe. I ona w całym tym brudzie, syfie, gdzie była czerwonka, tyfus i tak dalej, ona przyjmowała te porody. I to jest niesamowite. Ile tych porodów w sumie? Ponad 3000. Ktoś podważał, że to jest niemożliwe. To jest raptem 4 do 5 porodów dziennie. A w listach więźniarek pisały one, że czasami było po kilka porodów jednocześnie. I ona, dlaczego też niektórzy podważają, ona to powiedziała, że tyle przyjęła. Skąd mogła wiedzieć? Stąd, że ona codziennie musiała Mengelemu zdawać raport. Ona ten raport zdawała przed wieczorem. I codziennie mówiła, ile było porodów, jaki jest stan położnych, ile było zgonów i tak dalej. I to było nieprawdopodobne, że za każdym razem mówiła ani jednego zgonu, ani jednej gorączki popołogowej, ani jednej komplikacji, ani pęknięć. To w warunkach szpitala to się nie zdarza. I tutaj Mengele dostał furii. I tu Mengele nie wytrzymał. Mówi, jak to jest możliwe, skoro najlepsze kliniki niemieckie nie mogą się... Hamburgu and Hanowa! I więc tutaj właśnie była ta sytuacja taka, że to zderzenie z Mengele, gdzie on sobie tego nie mógł, że jak to się dzieje. I myślę, że on ją darzył jakimś szacunkiem. Albo był w ogóle zdumiony. No, myślę, że tak. Myślę, że ją nawet i podglądał, bo była taka sytuacja, że jak one tam dostawały paczki, bo co Leszczyńska robiła? W momencie, kiedy już nie było nadziei, one były cierpiące, płaczące, krzyczące i tak dalej, przecież te dzieci się rodziły w bólu, tak? Do tego wszystkiego, tak? Więc ona jedną rzecz, co robiła, to lepiła różańce z tych ginowego chleba i zachęcała, śpiewała im też dużo.
i zachęcała do modlitwy. Nawet Żydówki się modliły na różańcu. I przyszła Wigilia i dostawały te paczuszki. Ona tam dostała jakąś paczuszkę, tam były jakieś tam śledziki, jakieś coś, pokroiła to, zrobiła takie na zasadzie podziału wigilijnego. Zaczęły cicho śpiewać kolędy i wszedł Mengele. Za coś takiego groziło rozstrzelanie. A on tylko spuścił głowę i odszedł. I nic im nie zrobił. Więc musiał ją obserwować i ona musiała być dla niego wielką zagadką. To, że przeżyła Auschwitz, to, że tą historię przeniosła, że dzisiaj o niej opowiadamy, to jest samo w sobie też jest cudem. Czego nas dzisiaj uczy ta postawa? Czego nas uczy ta postawa? Była osobą, tak jak ja ją pamiętam, była osobą nieprawdopodobnie konsekwentną i bezkompromisową. Zresztą w ogóle kiedyś inaczej świat wyglądał, umówmy się. Więc ja się z wieloma rzeczami dzisiaj nie zgadzam, jestem w szoku, ale to dawało też mocniejszy kręgosłup młodzieży. Dawało większe poczucie takiego normalnego, prostego kręgosłupa. Że nawet jak potem w życiu coś się wydarzyło, to człowiek wiedział, gdzie piąć tego kręgosłupu. Bo w tej chwili mam wrażenie, że młodzież ma ten kręgosłup albo dzieci złamane. Że potem nie będą wiedzieli nawet, gdzie jest ten pion, jak się wyprostować. A ona tutaj była osobą taką, która była bezkompromisowa, jeśli chodzi o sprawy wiary, walki o rodzinę, walki o życie. I dla mnie, mimo że jak byłam młodą dziewczyną, to miałam jej tak za złe, taką twardość, taką jakieś takie... No ale z drugiej strony, jak ona miała być po takim koszmarze, który przeszła? Co ona przecież w nocy musiała przeżywać? Co, nie przeżywała? W nocy nie przechodziły te koszmary? Miała pod bokiem córkę, która co jakiś czas zapadała na choroby, jakby takie wyłączenia. I trójkę wnucząt, które musiała ciągnąć, tak? No bo córka nie dawała rady, no bo mimo, że skończyła medycynę po wojnie, ale... Przypomnijmy, córka też przeszła przez obóz? Tak, razem były. Córka była skierowana do komory gazowej i Leszczyńska ją wyciągnęła z tej komory. Tak się wbiła w nią, że nie można było ich rozerwać i ona nie prosiła o życie. Powiedziała, że jeżeli córka ma zginąć, to ona też. I nie dawał rady ich rozerwać, no i wtedy ci Niemcy, którzy tam byli, powiedzieli, że tu jesteś potrzebna na sztubie, więc obie zostały ocalone. Więc czyli ona tu dodatkowo jeszcze miała córkę, na której jeszcze były... gorzej przeszła tą traumę obozową, tak, większe konsekwencje to zostawiło? Myślę, że tak, dlatego że córka od razu była mocno katowana. Bo wychyliła się, podała komuś wodę, więc jak ją gestapowiec złapał, to tak przynajmniej ciocia opowiadała kiedyś raz, jeśli się tak otworzyłam, ona też była milcząca do końca, ale jej głową uderzał o ścianę jak piłką. Miała potem opuchnięcie mózgu, miała flegmonę w twarz, nie pamiętam, bo potem miała martwy jeden policzek. Miała przeróżne jednak zaburzenia potem i miała trójkę dzieci. I teraz Stanisława bierze razem, to na siebie razem, i ciągnie. Razem mieszkały i ona to ciągnęła, tak? I ona te swoje wnuczki wychowywała, no bo nigdy nie wiadomo było, kiedy, ja to nazywam w cudzysłowie oczywiście, tak zwane sufitowanie. Nie, po prostu córka co jakiś czas miała taki ten nawrót, że no nie funkcjonowała, tak? Czyli mówisz, że ta oschłość, którą ty pamiętasz jako młoda dziewczyna, że mogła też się z tego brać, że mówisz, że miałaś jej za złe. Tak. Moi wujkowie, ja kiedyś powiedziałam do wujka Stacha, mówię, wiesz co, ja to się z twojej mamy bałam. I on mówi, jak się można wyobrazić mojej mamy? Co ty w ogóle opowiadasz? Ty z kosmosu spadłaś? Ja mówię, no ja się jej bałam. Była twarda i nieprzyjemna. A on mówi, no wiesz, przecież mama była cały czas roześmiana. I teraz zdałam sobie sprawę, wchodząc w jej życie, że ona przed wojną była bardzo osobą radosną, śpiewała, muzykowali wszyscy, dbała o rodzinę, dbała o przyjaciół, uwielbiała dysputy. Ten dom, mimo że była pełna pracy, to musiał być teatr, musiała być filharmonia, a to kino, a to cyrk.
to wszystko było, dzieci musiały być zawsze na biało ubrane, chociaż Łódź słynęła z brudu. Może to się wiązało z tym, że ona młodość swoją spędziła w Brazylii. Ja myślę, że te kolory Brazylii ona przeniosła gdzieś, bo ona była odważna w dobieraniu kolorów, była odważna w jakiejś takiej pewnego rodzaju ekstrawagancji nawet, tak? I myślę, że była bardzo radosną osobą. Natomiast po tym koszmarze, to już wtedy ja ją dopiero poznałam, bo się wtedy urodziłam, tak? No to tak jak ja ją zapamiętałam, była bardzo cicha. Zawsze pamiętam, że siedziała w kuchni na kozetce i różaniec odmawiała. Była wymagająca. Jak było nakładane na talerz, trzeba było wszystko zjeść. Nie było możliwości. Tak. Jak nie odeszło, dziecko od stołu nie odeszło, dopóki wszystkiego nie zjadło, tak? Dyscyplina, porządek. Tak, ale na przykład zostało jej to, że po wojnie, jak był karnawał w Rio, to przystawała wtedy z różnymi, bo ona nigdy nie marnowała tak zwanie czasu. Każdą minutę wykorzystywała to na haftowanie, a to na koronki, a to na wypieki. To już jak, ale nawet jak pracowała zawodowo, to również na to znajdowała czas. Jak ona to robiła, ja nie wiem. Natomiast zawsze jak było, już telewizory były i karnawał Brio, to ona przystawała i tak nad tym się zatrzymywała. Ale zobacz, jej działalność zawodowa, to znaczy jej aktywność zawodowa trwa po obozie, trwa również w latach 50. 53 rok, to jest moment, kiedy stalinowskie władze PRL-u wpisują, dopuszczają aborcję albo wpisują aborcję jako normalna praktyka ochrony zdrowia. No tutaj ona się jednak temu też nie poddała, dlatego że no, ja myślę, że na tym polegało, bo ona przez cały okres swojej pracy zawodowej nigdy nie straciła żadnego dziecka. W 1947 roku przyjmowała poród u kobiety, gdzie było powiedziane, że jest poród cukrzycowy. Pojechała do tego porodu, urodziło się dziecko, po czym się okazuje, że nie ma porodu cukrzycowego, tylko jest bliźniaczy. No i zaczęła się walka o drugie dziecko. Trwała 12 godzin. Po 12 godzinach, takie było wtedy prawo, musiał przyjechać lekarz ginekolog. Przyjechała pani doktor, no taka stalinowa, typowa, przyjechała z aktem zgonu dla matki i dziecka. No i w końcu urodził się drugi chłopiec i rzeczywiście martwy. I ona wypisuje akt zgonu. Ale Szczyńska mówi, nie. Przecież, Maryjo, zawarłyśmy umowę. I zaczęła reanimować to dziecko, nakazała przynieść gorącą wodę, zimną wodę, przerzucała to dziecko. W pewnym momencie ten dzieciak zapłakał. No więc pani doktor powiedziała, że matka na pewno z tego nie wyjdzie, że ma przychodzić na kontrolę, bo tu nie da rady. I wychodząc tylko powiedziała, nie rozumiem, co się tu stało. Wychodzę głupsza niż przyszłam, no chyba, że jesteście wierzący. No i wtedy ojciec pokazał na krzyż. I ona mówi, no to macie komu podziękować i wyszła. Matka nigdy nie miała komplikacji, nie musiała ani razu pójść do niej na żadne konsultacje. Leszczyńska ją potem objęła opieką, a obaj chłopcy, bo to już leciwi panowie, byli na premierze w Teatrze Wielkim. Na premierze w Teatrze Wielkim, na premierze filmu o osobie wyjątkowej, o Stanisławie Leszczyńskiej. Wiem, że pracujesz, wiem, że myślisz nad fabułą. No tak, zachęcił mnie do tego kardynał Ryś, więc siedzę z moim zespołem, z Dagmarą Leszkowicz-Załuską i z Mariuszem Malcem nad scenariuszem. Mariusz Malec, pozdrów go ode mnie, mój przyjaciel, z tym robiliśmy kiedyś Swojskie klimaty. Marysiu, na koniec, gdzie możemy obejrzeć ten film dokumentalny? A to by trzeba było się spytać Square Film Studio, Tatiany. Jeszcze raz? Square Film Studio. Square to jest, Film Studio. To jest... Czyli on nie jest w domenie publicznej, na YouTubie jeszcze przyznam się, że nie wiem, bo wiem... Ale zaczekaj, czy on był emitowany w TVP? Tak. To tak, zawsze gdzieś w archiwach, na VOD powinien być. Był TVP Historia, Kultura, Jedynka, Dwójka. To być może jest w zasobach VOD. Jest jeżeli te nowe władze możliwe. Telewizji nie wycofały go, bo przecież to jest, nie jest trendy. Zawsze był puszczany w okolicach wyzwolenia obozu. Zatem na pewno książka jest dostępna. Polecamy książkę. Wiem, że nadal są niektóre kina, które robią projekcje. Polecamy książkę Marii Stachurskiej, ale o... Czy można w takim razie zorganizować taką inicjatywę,
pokaz, gdzieś lokalny pokaz w lokalnej społeczności. Polska się budzi, Polska dzisiaj protestuje, Dzisiaj rozmawiałam przeżywa ożywienie obywatelskie. Dzisiaj rozmawiałam z producentką, która mi powiedziała, że jakaś grupa kobiet poprosiła ją o projekcję w Grodzisku, no i że właśnie umawiają się, że cały jeden, tylko nie wiem który, bo jeszcze mi tego nie powiedziała, jakiś jeden weekend będzie w Grodzisku film puszczony. A więc Grodzisk, film. Ale wiem, że w różnych innych miejscach. Ale bardzo dobry pomysł. To jest też integruje społeczeństwo, integruje też wokół wartości, wokół postawy osoby. Miałam premierę filmu w Barcelonie, zorganizowaną przez konsulat generalny i przez konsulat Izraela. O. Rozpoczęła się premiera modlitwą księdza katolickiego i rabina. No i na koniec, była to premiera dla tak zwanych VIP-ów, bo wszystkie konsulaty, jakie są w Katalonii, były, łącznie z niemieckim. Bo rozumiem, jest angielskojęzyczna wersja. Tak. No, była języka, też premiera języka w Rzymie, w związku z tym też było po włosku. Natomiast, co jest takie dla mnie nieprawdopodobne, bo od razu konsul Izraela powiedział, że już wystąpił o drzewko. Yad Vashem. A natomiast rabin powiedział, że kończą budowę synagogi i że już mnie zaprasza na otwarcie, bo jedna z sal będzie imieniem Stanisławy Leszczyński. Można? Można. Przypomnijmy, a więc tak, zachęcamy do zwracania się do Square Film Studio. Tak. Do producentów, którzy mają prawa, do których można zadbać i zabiegać o prywatne, małe pokazy lokalne albo duże dla większej publiczności. To jest pierwsza sprawa. Książka. No i też wiem, że produkcja szuka wydawcy na płytkach, żeby wydać na płytkach DVD. Książka jest dostępna. Uczmy się odwagi, niezłomności, zawierzenia od osoby wyjątkowej, jaką jest Stanisława Leszczyńska. Mamy klejnoty w swojej historii, mamy się czym pochwalić. No mamy, bo to jeden, dużo tych klejnotów mamy. Tylko, że one nie byłyby tak, nie świeciłyby takim blaskiem, gdyby nie to, że jest ktoś, kto upomni się o niej, kto ten blask podniesie do góry, żebyśmy my wszyscy mogli z tego blasku czerpać. Ja myślę, że to też jest tak, że na każdy jakiś ten klejnot wychodzi w danym konkretnym czasie, bo w tym czasie jest potrzebny. Ja zaczynałam się z A czy dzisiaj Leszczyńska będzie nam potrzebna? Tak. I teraz powiem taką rzecz, bo w momencie, kiedy przymierzałam się do pierwszego filmu, kiedy dostałam propozycję w Rzymie, żeby zrobić o niej film, to wtedy przeszkody, jakie miałam, po prostu to była dla mnie droga krzyżowa. Czyli. I wszystko było zamknięte, i modlitwy były, żeby poruszyła niebo, żeby sama, no coś, żeby coś od nic nie szło. I minął czas, i w momencie, kiedy zaczęłam, bo mi powiedziano, że to musisz to skończyć, to jest twój obowiązek, tam to nie wyszło, to musisz. I zaczęłam tak, no, że braczo robi ten film, no i w końcu Jacek Bławut mówi, słuchaj, bo tak go często brałam, chodź ze mną, pojedź na zdjęcia, chodź, zrobimy zdjęcia, bo tu jeszcze ktoś żyje, tu jeszcze, wiesz, no nigdy nie wiadomo. No w końcu mówi, ty weź normalnie, przyzwoicie, napisz scenariusz, złóż do pismu. Ja mówię, ale kto w pismie będzie chciał się tym zainteresować? Zobaczymy, złóż. I tu była dla mnie, był szok, bo jednogłośnie został film przyjęty i dostałam maksymalną pulę finansową. I tu się zaczęło otwierać wszystko. Łącznie z premierą w teatrze, w którym się wychowałam i w którym miałam śpiewać, a przez różne ten nie mogłam. Na której miałem przywilej być. Ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że przeróżne rzeczy, łącznie z tym, że w świat ona wychodzi, że świat zaczyna o niej słyszeć. I to, co powiedział wtedy arcybiskup, dzisiaj kardynał Ryś na premierze, na zadane pytanie, dlaczego ona jeszcze nie jest świętą. I to jest to coś, co mnie na przykład otworzyło, bo też się zastanawiałam, czy może to nie do końca tak jest, a może. I kardynał wtedy powiedział, to kto i kiedy, o tym Bóg decyduje. I w jakim czasie ten czas jest najlepszy. I wydaje mi się, że ten czas jest bardzo dobry, bo jednocześnie z premierą tak się złożyło, że lockdown przesunął premierę, w międzyczasie napisałam książkę, wyszło to razem. Razem idzie w momencie, kiedy są pewne walki,
No, ona jest niewygodną. Jest niewygodną. Ale umówmy dla się, obecnego obozu władzy na pewno nie. Jest, dla tego programu, jest, jest, jest niewygodną, jest... ale jednocześnie jest osobą, która może wskazać drogę i jakby odbudować coś, co dziś, dzisiaj gdzieś się rozmywa, gdzieś ginie, tak? Bo patrząc na jej życie, ten hart ducha, tak, którego dzisiaj nie ma, ta postawa niezłomności, ta postawa tej konsekwencji wymagania od siebie i od innych, bo ona wymaga od wszystkich. Nam nie było, jak przychodziłam, to nie było, że idę się bawić z moimi kuzynkami, tylko było, jak twój angielski, jak tutaj to, co z fortepianem, zagraj mi, czy to wyćwiczyłaś. I ja byłam, Boże, i w związku z tym, jak przychodziłam na Zgierską 99, to wchodziłam cichaczem bocznym wejściem i myk do pokoju, żeby nie, ciocia nie widziała, że jestem, żeby mnie nie przepytywała, tak? Więc ja taką ją zapamiętałam, że z tym, przecież nawet pamiętam, że nie wolno tracić czasu, to pamiętam, że jak ciocia Sylwia i córka obierała ziemniaki, to mama podchodziła, mówi, żebyś nie marnowała czasu, masz tu słówka portugalskie się ucz. Przy obieraniu ziemniaków. Przy obieraniu i bardzo dobrze. Czekamy na film, na tą dużą fabułę. Organizujemy pokazy filmów w lokalnych swoich społecznościach. Czytajmy książkę, pamiętajmy, mamy skarb, Stanisławę Leszczyńską. Patronkę chyba niebawem, bo powiedz to na koniec. Jest nazwana patronką rodzącego się życia. Patronką rodzącego się życia, a jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny? Ano, 11 marca, w 50. rocznicę jej śmierci, będzie uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezji. Są to olbrzymie akta, które ruszą do Rzymu. Tego jest nieprawdopodobnie niedużo, no, samej jakby takiej księgi jest na ponad 1000 stron. Tak? Czyli jeszcze dużo wydarzeń związanych z upowszechnianiem i z wynoszeniem, być może kiedyś na ołtarze, a teraz wynoszeniem w pamięci zbiorowej. No jest, ma tytuł Sługi Bożej. Tak? Ma tytuł Sługi Bożej. Stanisława Leszczyńska, módl się za nami. Amen. Ja dziękuję serdecznie. Gościem afirmacji była Maria Stachurska, krewna Stanisławy Leszczyńskiej, wielkiej osoby położnej, która uratowała 3000 dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.